Witam serdecznie. Czy dobrze mnie słychać? Ale bardzo Żołdowski, wiecie, nie chcę. Mogę sobie tutaj usiąść? Nie będzie wam przeszkadzać? Okej, tak, jako że część osób powiedziała, że nie będzie przeszkadzać, część, że będzie, to będę tak na zmianę. Trochę się działo, trochę stało. Może być? Zacznijmy od tego. Tutaj mam takie jedyne podwójne paluszki z Cezarem w czekoladzie. Przekupię was, poczęstuję was na początek i pozwolicie mi usiąść. Dobra, potrzebuję trzech ochotników na pomocy.
To teraz moje pytanie, tutaj kolega z przodu, proszę zadać. Znaczy, tak naprawdę to nie produkuję, zlecam produkcję i nasza firma właśnie specjalizuje się tym, że jako jedyna na rynku posiada opatentowany wzór przemysłowy, tak zwany patent. Niektórzy mówią, że podwójne pałuszki są opatentowane i to jest prawda. No na razie podwójne pałuszki, na razie nic więcej nie produkujemy, ale nie zlecamy produkcji. To teraz spojrzymy. Na rynku znajdujemy się od 6 lat ponad. Tak, proszę. Tak, nie do końca. Można szukać pojedynczych, ale teraz w paczkach podwójnych paluszków umieszczone są takie karteczki, tak zwane złote myśli w części paluszków. To nie są naklejki. Można szukać podwójnych. Tak. Nasza spółka jest spółką ZOO. Ja zaczynałem firmę jako spółka cywilna. Mój jeden kolega po półtora roku wycofał się z biznesu, ponieważ prowadzenie firmy to nie jest wcale takie proste i łatwe. W chwili obecnej jestem jako spółka ZOO, ale moim inwestorem jest spółka giełdowa, firma Baccarat. Nie wiem, czy kojarzysz, kojarzycie markę Baccarat, firma Baccarat? Tak jest, suszone owoce, rodzynki, orzeszki i tym podobne. Tak, to dziewczynka z góry. Tu mam taką prośbę do Was, jeżeli nie zobaczycie głównych paluszków w sklepie, to po prostu zapytajcie ekspedientki, kierowniczki w sklepie, przepraszam, czy są u Państwa podwójne paluszki, bo w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo dużo jest produktów w sklepie, nie zawsze je można znaleźć, dlatego ja wymyśliłem też takie kartoniki sklejowe, żeby gdzieś wyeksponować. Ale jeżeli nie będzie dla Was problemu, to pytajcie o podwójne paluszki, a na pewno się znajdą. Tak. Jesteśmy jedyną firmą, która produkuje podwójne paluszki ze względu na to, że posiadamy patent. Opatentowałem to wcześniej przy założeniu firmy. Praktycznie w każdych supermarketach, w Biedronce nie. W Żabce jeszcze nie. Ale tak mi... Słucham? W częściach Piotrów, Pawłów, tak. Ale trzeba pytać. Naklejki na przykład, te masze, skołemy. W Chatach Polskich też jesteśmy w części. Nie, jeszcze nie. Tutaj kolega był z przodu. Proszę, panie. Jeżeli chodzi o chętnych na kupienie patentu, to moja historia jest tego typu, nie wiem, czy taki program kojarzycie Dragon, wiem jak zostać milionerem. No to ja wziąłem udział w pierwszej edycji tego programu, nie wiem czy oglądaliście. A dostęp do internetu, rozumiem, macie. To takie zadanie domowe. Jak wrócicie do domu, odpalcie komputer i wejdźcie na stronę albo przez YouTube wpiszcie moje imię, nazwisko, albo podwójne paluszki i w pierwszej edycji Dragon's Den nazywam się Bartosz Błotowski. Na opakowaniach paluszków jest adres naszej strony willfingers.pl. W razie czego w Google wystarczy wpisać podwójne paluszki. Jest... To są kolory czy kolory? Znaczy, w chwili obecnej mamy 4 smaki. Z solą, z sezamem, z makiem i w polewecie. Ale będę odpowiadał na pytania osób, które
co takiego widziałeś, bo ogólnie firm produkujących paluszki na rynku polskim w ogóle na całym świecie jest bardzo dużo, ale tylko my produkujemy podwójne paluszki, jako że przed wejściem na rynek zrobiłem coś takiego jak ochrona patentowa, zgłoszenie do urzędu patentowego i jeżeli widziałeś inną firmę, która ma podwójne paluszki, to znaczy, że naruszają nasze prawa wyłączne. Pamiętasz może nazwę, albo coś... Okej. Możesz jeszcze raz powtórzyć? Daj pani podwójne paluszki? Znaczy grube to tak, to się zgodzę, ale one nie są podwójne. Są takie paluchy. No tak, macie rację. Okej, proszę o pytanie. Cena na półce to tak mniej więcej złoty 50 z tą sezamem i z makiem, a też czekoladę tak. Znaczy, ja w chwili obecnej za bardzo nie mam czasu, żeby grać w golfa, ale jak byłem taki młody jak wy, to uprawiałem wyczynowy sport, można powiedzieć, hokej na trawie. Nie wiem, czy dyscyplina jest wam znana? A może ktoś z was gra w hokej na trawie? No ja byłem zawodnikiem Koszkowca Poznań tutaj. Też przez jakiś czas grałem w Lechu Poznań i w Warcie Poznań. Taka moja historia związana ze sportem. Mój ojciec jest olimpijczykiem właśnie hokeja na trawie w Lechu Poznań przez ponad 20 lat. Okej, kolega, proszę o pytanie. Tak. Słucham? Grube podwójne paluszki. Znaczy to na razie mamy takie portfolio, jakie mamy. To jest może pomysł na poszerzenie asortymentu. Aczkolwiek no, nie myślałem jeszcze o tym w ten sposób. Tak, proszę. Znaczy, jeżeli chodzi o oczy na świecie, no to my jako jedyna firma, znaczy w sumie na początku to była spółka cywilna, zgłosiliśmy do urzędu patentowego w Polsce. Na rynkach zagranicznych w chwili obecnej nie działamy, ale możliwe częściowo eksportujemy do Stanów Zjednoczonych. Na świecie nic na ten temat nie wiadomo, żeby jakaś inna firma produkowała podwójne paluszki. Tak, kolego, może pan na końcu? Tak, proszę o pytanie, na końcu. Słucham? Skąd wiem nazwę? Beard Fingers. Tak wymyśliłem akurat, bo paluszki w sumie nie powinienem tutaj mówić oficjalnie, jak wpadłem na ten pomysł, ale tak, to właśnie było tak, że w sumie przypili, ale to byłoby zapachowo oczywiście. Dlatego piwo, fingers, palce, paluszki, beer fingers. A jak się wam ta nazwa podoba? Okej, a co powiecie na nazwę Lucky Fingers? Double Fingers, jako podwójne paluszki. Jak wpiszecie w internecie Double Fingers w adresie strony internetowej doublefingers.pl, to też skieruję was na naszą stronę internetową. Tak, proszę.
na latach Higgins. Niedługo będziemy zmieniać opakowania i będziemy właśnie zmieniać na latach Higgins. Mam nadzieję, że spodoba się. Tak? Lucky Bear? Lucky Finger, z tego się zdrowie. Okej, kolego proszę. Jeszcze raz. Znaczy, jeżeli będą podrabiać, to od, że tak powiem, grzywy po karę nawet pozwolenia wolności. To jest, że tak powiem, odwrotnie przez organy tutaj ścigania. No to jest przestępstwo gospodarcze. Nie można czegoś takiego robić. Kolega może obok. Co? Znaczy, powiem tak, ja część udziałów firmy sprzedałem za wziąłem właśnie udział w tym programie Dragon's Den, to sobie możecie obejrzeć i sprzedałem część udziałów firmy za 400 tysięcy gwarancje bankowe 1 000 000 zł, no i sprzedałem w sumie 65% udziałów. Więc w chwili obecnej jestem prezesem i posiadam ponad 30% udziałów w firmie. Resztę udziałów posiada firma Bahala. Więc... Znaczy, to taką decyzję podjąłem w sumie ponad rok temu. Możecie obejrzeć program Dragon's Den z moim udziałem. Zobaczycie prezentację, negocjacje, jak to wyglądało. Na samym początku była spółka cywilna, czyli ja i kolega. Później zostałem sam, więc no, rozwój firmy, gdzie rozwijałem się firmę jednoosobowo, jest naprawdę bardzo ciężko. Teraz mam partnera, mam tutaj firmę Bakalan, która jest od 20 lat na rynku i jest łatwiej rozwijać się. Tutaj kolega, proszę bardzo. Jeszcze raz. Przeszkody. Dobre pytanie. Prowadzenie działalności gospodarczej ciągle są jakieś przeszkody i trzeba sobie z nimi dawać radę. No, takie największe, no to silna konkurencja. Silna konkurencja, brak kapitału na rozwój. No, to są największe bariery w sumie, które zostały pokonane w różny sposób. No i to, że trzeba naprawdę dużo pracować. To jest też ciężka praca, no ale mam nadzieję, że część z Was zostanie już niedługo przedsiębiorcami, biznesmenami i poradzicie sobie. Proszę bardzo. Początki firmy były naprawdę ciężkie. To było tak, że firma była dwuosobowa. Pracowałem na etacie i wspólnik również pracował na etacie. No i dodatkowo jeszcze studiowaliśmy. Nasz kapitał początkowy to było 25 tysięcy złotych. Te pieniądze pożyczyliśmy od rodziny, przyjaciół. No i weszliśmy na rynek najpierw, który z porządkami wielkostronnymi. Opakowania sami zaprojektowaliśmy. No i początki były naprawdę ciężkie, ponieważ spaliśmy po kilka godzin na dobę i rozwijaliśmy sprzedaż, dystrybucję. I to była naprawdę ciężka praca, ale warto. Tak? Zlecam produkcję i kwestia wyprodukowania podwójnych, pojedynczych kosztów. To jest kwestia przestawienia maszyny i ustawienia odpowiedniej temperatury. Też trzeba było dostosować recepturę do fałszu. Co? Nie, to nie jest przyjemne. To jest normalnie, jak przy produkcji zwykłych pojedynczych paluszków. To tak samo wygląda w produkcji podwójnych, tylko delikatnie się różni. Tak? Znaczy w mojej firmie w sumie niewiele, bo korzystam z zasobów, które ma firma Bakland. W firmie Bakland pracuje kilkaset osób, jest kilka zakładów produkcyjnych.
Wydziale Handlowym pracuje około 100 osób i z tych zasobów po prostu korzystam, więc spółka Bierfingers bardzo dużo rzeczy outsourcuje i operacyjnie ja zarządzam, więc to tak mniej więcej wygląda, że jest kilka osób Bierfingers. Tak? Znaczy my jesteśmy jedyną firmą w sumie w Polsce, która ma podwójne poduszki w czekoladzie. Tak wymyśliłem sobie, że tak jak normalnie paluszki są na słono, posmakowałem kiedyś jakieś za granicą paluszków, które były w Polsce właśnie, no i stwierdziłem, że wprowadzę właśnie na rynek polski takie czekolady. Słucham? Znaczy patentu na to, że są w czekoladzie nie, ale na to, że są podwójne w czekoladzie tak. Tak, słucham. A które tobie najbardziej smakują? I jak te sezamkowe tobie smakują? Czy robisz wszystkie? No super, miało usłyszeć. Znaczy w sumie najwięcej sprzedajemy tych czekoladowych i sezam. Okej, proszę bardzo. Znaczy na razie nie myślę, jestem... Znaczy czuję się jako młoda osoba, mam dopiero 30 lat i zamierzam jeszcze trochę popracować, więc na dzień dzisiejszy nie myślę o tym, żeby to, co mam jeszcze udział w firmie, żeby dalej sprzedawać. Na razie... Znaczy to... Czas pokaże. To... Teraz ciężko o taką decyzję podjąć. Proszę bardzo. Koszt produkowania jest... O, to tak jak kiedyś znalazło się podwójnego. To chyba w życiu masz szczęście. Koszt wyprodukowania, no niestety nie mogę powiedzieć dokładnej ceny wytworzenia, ale jest niższa niż w sklepie na półce. To jest z wiadomych względów, ponieważ każdy musi na tym zarobić. Tak? Jeszcze raz? Znaczy niekoniecznie. Znaczy mieliśmy pewne zmiany i w sumie musiałem wyłonić jednego pracownika, ale to ze względu na to, że pracowano w magazynie, a przenosiliśmy w sumie magazyn centralny Bakalanu, więc to była taka konieczność. My jesteśmy młodą firmą, działamy ponad 6 lat i produkt jest jeszcze niedostępny. Cały czas odnotowujemy dynamikę wzrostu i cały czas coraz więcej sprzedajemy. No, na razie nie odczuwamy jako tego kryzysu, aczkolwiek troszeczkę jest tutaj na rynku spożywczym zmian i to wszystko się zmienia. Tutaj mam informację, że powoli będziemy musieli kończyć, więc mam taką prośbę, bo tu widzę, że część osób powtarza pytania. Są może osoby, które jeszcze nie zadały pytania i chciałyby zadać pytanie. Kolega z tyłu. No kupiła. No ciekawy pomysł. Zobaczymy. Rozumiem, że jak poprosisz, to będziesz konsumentem i będziesz chętnie chyba. No to zobaczymy. Obserwuj nasze portfolio.
Co? Magazyn to jest taka miejscowość Piaseczna pod Warszawą. Tam razem z magazynem Bakana. Okej, okay, proszę bardzo. Czy tam Pałuszki prowadzimy i magazyn centralny? To jest taki magazyn, z którego są dostarczane produkty na teren całego kraju. W chwili obecnej tak.